Także już witajcie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiejszy odcinek jest taki bardziej sierpniowo-wrześniowy, tak jak właśnie mamy teraz końcówkę sierpnia. No, będzie sam kontencik, czyli paczuszki, to co lubicie najbardziej, co ostatnio wam się naprawdę spodobało. Będziemy sobie odbrać m.in. nagrody za skład battles i nagrody po prostu te, które miałem tam zgromadzone w sklepie. No, mam nadzieję, że odcinek właśnie spodoba, że dajcie paczkę w górę, że napiszcie w komentarzu coś, dowolny komentarz dla zasięgu, na przykład, nie wiem, dzień dobry, to przytnę serduszko. No i co, to chyba tyle, tak mi się wydaje. Lecimy. No i na dobry start, mam nadzieję, że na dobry start otworzymy sobie jednego pika, jeden z trzech złotych piłkarzy, 84+. Potem przejdziemy sobie do SBC, zrobimy sobie jakieś SBC, najprawdopodobniej o Neymara. No a teraz mamy w tym piku 91 Muniain i Canales. Ja wybiorę sobie Muniaina, bo nie chcę się bawić w duplikaty, bo tych duplikatów tak mam sporo. Więc to będzie Muniain, no, więc naprawdę bardzo, bardzo spoko. I widzimy się za chwilę, kiedy zrobię SBC, bo gdzieś te karty muszę przeprowadzić, bo no było to... Nie, ładnie by było takie karty po prostu squixelować. No i zaczynamy projekt Neymar. Taki oto składnik, sobie polam tak naprawdę największy sentyment mam do Mokiele, którą rozegram 164 spotkania. Nie jest to zła karta, ale nie jest to też karta wybitna. Przepalamy to sobie wszystko i cyk, to leci na przypałkę, no bo to jest praktycznie, że na styk zrobiłem, bo tam 88 ocenę, 51 zgrania. No, niżej już praktycznie, że się nie dało w moim przypadku. No i dobra, przechodzimy sobie teraz do sklepu, w którym mamy to aż 12 paczek, więc jest git. Naprawdę jest bardzo, bardzo spoko. No i cóż, przechodzimy teraz sobie do odebrania tych duplikatów, co was myślę, że za bardzo nie interesuje. No ale ten maestro Kimpembe jak najbardziej troszeczkę pomógł w zrobieniu tego SBC i przede wszystkim te karty niewymienne, czyli tam wysoko ocenione. Złota paczka piłkarzy Prime, pierwsza na dzisiaj, zobaczymy czy coś w środku będzie czy nie. No zaczął się ten event pre-season i tak naprawdę nie grałem wczoraj, więc liczę na jakiś dobry traf, ponieważ może jej zauważył, że nie grałem jeden dzień i rzucił mi jakieś dobre karty do klubu. O tym się przekonamy za chwilę. Znowu ty. Złota paczka piłkarzy, jeden rzadki, niestety jest ona bardzo słaba, ale może akurat w niej coś siądzie, no bo nie ukrywam, że jeżeli tutaj mamy walkout, co prawda niżej oceniony, to jest Andrew Robertson, aż mi się język plącze. Spoko, trafa 87 overalla, jak na taką paczkę, mówiłem, że to jest słaba paczka, ale z niej jak na razie najlepiej posypało. No bo tak jak mówię, jest to paczka wymienna na dodatek, więc całkiem, całkiem spoko. No i przechodzimy sobie do kolejnej, bo to zdecydowanie nie jest to, na co liczyłem, bo dzisiaj liczymy jakiś bardzo traf, bo z tego co wiem, to są wszystkie dostępne karty w FIFA i tak naprawdę można trafić właśnie wszystko, co tylko się da. No w naszym przypadku najprawdopodobniej nic dobrego nie trafimy, no bo nawet jeżeli patrząc na tą paczkę, no to nasze szczęście nie jest dobre, chyba że to będzie jakiś szybki zawodnik, który mi się przyda do srebrnego składu, ale raczej wątpię naprawdę, bo to raczej nie jest zbyt dobra paczka. Malone, Ings, Luem Lu. No dobra, bierzemy to sobie do klubu i przechodzimy to sobie do kolejnej, bo naprawdę by było fajnie trafić, wypakować chociaż jeden taki traf, który by się nam przyda do sprzedania, ewentualnie to jest ta paczka, zostawimy sobie ją na koniec. O, mam całe paczki wymienne, o proszę bardzo. O proszę bardzo, same paczki wymienne, więc to mnie bardzo cieszy, no bo nie ma co ukrywać, że tych paczek niewymiennych już mam troszeczkę potąd, tylko że te paczki wymienne zwykle dają więcej, oddają lepiej niż te wymienne, tak w naszym przypadku po prostu jest. Dzisiaj same paczki wymienne, tylko dwie niewymienne będą. Dziwne. Skąd ja mam te paczki? Paczka piłkarzy Electrum Premium, 6 złotych, 6 srebrnych, no, ogólnie 3 rzadkich, więc... Może coś będzie, raczej nie, no właśnie, te paczki, kurde, szkoda, że to są wymienne, bo mówię, gdyby to były niewymienne, to z nich liczyłbym na lepszy traf. A jako, że te paczki wymienne po prostu w naszym przypadku, tak jak wcześniej powiedziałem, średnio oddają, no to dzisiejszy odcinek niestety może być taki troszeczkę posuchą i zapchaj dziurą, bo dzisiaj bez gameplayu raczej. No bo mam jeszcze do rozegrania 11 meczów w Champions, no bo wczoraj nie miałem czasu zagrać. No i to będzie takie one shot po prostu, jeżeli chodzi o The Foot Champions. Teraz mamy Francję, środkowy napastnik, oczywiście prawie, że Karim Benzema. O, czemu ty nie jesteś w tej swojej wersji? Kurde. Kurde. Mieszana paczka piłkarzy premium, więc no powoli się rozkręcamy. I na sam koniec odbierzemy sobie paczkę 5x85+, które dostałem za wykonanie tego dziennego wyzwania, gdzie to dostajemy nagrody do FIFA 22 i FIFA 23. No i oczywiście w FIFA 23 fajnie by było coś wypakować na samym starcie. Teraz mamy Bruno Guimaresza i jednego Ukraińca, którego sobie wyślałem na listę transferową. No i dobra, przechodzimy sobie teraz do kolejnej paczuszki. Mieszana paczka piłkarzy premium, może, tylko żeby się nie pomylić i nie otworzyć tej 5x85+, bo tam najprawdopodobniej będą duplikaty, które chciałbym przypadzić bez SBC od Neymara, bo taki mówię, projekt Neymar rozpoczęty, ale dzisiejsze paczki niestety nie oddają, bo tak jak mówię, gdyby to były niewymienne, to ja no, jestem przekonany, żebyśmy dużo lepiej trafiali, a tak no to niestety nawet tutaj i tutaj zdarzyła się brązowa karta.
Mieszana paczka piłkarzy Prime. Proszę bardzo, proszę Państwa, to jest paczka z dedykacją dla wszystkich widzów, którzy zostawili, a może nie, jakąś lepszą paczkę otworzę dla Was z dedykacją, bo tutaj mamy, chciałem powiedzieć, coś, Jose Morales przyszedł do Villarrealu, tego nie wiedziałem, ale fajnie, bo przetransferowana karta, oprócz tego Suarez, Castanie, okej. Okay. Złota paczka rzadkich kart, proszę bardzo, dwie do końca, tak naprawdę jeszcze odbierzemy sobie nagrodę za Squad Battles, gdzie to miałem powoli te letnie sławy, bo naprawdę to jest mordęga granie w sierpniu na Squad Battles. No bo jedyny okres, kiedy lubię grać w tak naprawdę Squad Battles, to lubię... O, Ronald Koeman, niemyśliwy, proszę Państwa, co to jest za paczka? Lubiłem grać w Squad Battles w FIFA 19 i FIFA 20, tam jakoś mi się lepiej to grało. No ale od kilku, od dwóch FIFA tak naprawdę jakoś to mi nie sprawia przyjemności w ogóle. W ogóle to mi nigdy nie sprawiało przyjemności, ale bardziej po prostu byłem tym zadowolony w FIFA 19, FIFA 20. No bo tam jakoś fajnie się to grało po prostu, a teraz mamy Kamerun. Więc to będzie najpierw do mnie Joel Matip, chyba że Onana po transferze, bo on przyszedł do Interu Mediolan. Zobaczymy, kto to będzie. Jednak Onana. Oprócz tego Mohamed Salisu. No i dobra. Przechodzimy sobie do nagród za wielkie Squad Battles. Nagrody za Squad Battles najprawdopodobniej będzie to po prostu Gold 1, chyba tak mi się wydaje. Tak jest Gold 1. Szkoda, że nie Elita 3, ale też no nie miałem już po prostu jak tego dograć. 3000 monet, dwie paczki. No bo byłoby zdecydowanie lepiej, no bo mielibyśmy wtedy dużo lepsze właśnie paczki i i minimum 91 oceny ogólnej. Teraz mamy Alejandro Grimaldo, którego sobie weźmiemy do klubu po prostu, no bo to jest 89 overall, ja myślę, że to nie jest najgorszy traf. No będzie po prostu kartę pod przepałkę, jak znalazł, no bo nie ma co wkreć, że nim raczej grać nie będę, chociaż w FIFA 19, kto pamięta, sprawdzi takiej widzów, wiecie, oglądających mnie od dawna, w FIFA 19 grałem nim namiętnie w składzie i wtedy no, to była karta idealna, po prostu ten jego Future Stars, no śmigał wtedy po prostu jak marzenie. Teraz no, Peru, prawy pomocnik, Carillo. Dużo złota paczka premium. Proszę, ja się czuję tak jakbym otwierał te paczki w piątek, a nie dzisiaj, no bo no nic nie trafiamy, a w piątek z tego co wiem, z tego, że event pre-season się opóźnił, no to nie można było trafić żadnej specjalnej karty i tak naprawdę wtedy wszystkie, o mamy Lukasza, 84 karty, a ile po transferze, no wtedy no, to było naprawdę taki cios dla graczy, bo z tego co wiem, nie ma chyba żadnej rekompensaty za to, że jej się po prostu pomyliło i kolejny błąd w jej, no kto by się spodziewał, że kolejny błąd i jej i że ten event się opóźni. No dobra, mamy paczkę 5 piłkarzy, 85+, zobaczymy co będzie w środku. No i proszę o coś dobrego. Jest karta Team of the Season, może tutaj coś siądzie. Hamsik, tak? Nie, Skriniar. Więc no, nisko ten overall, kurde, nisko. 88 tam, dobrze, że go przepaliłem, no bo miałem go w klubie. Co prawda tamten był ze statystykami, ale ten no może się przydać pod ewentualny SBC. Bez żadnego duplikatu. Mamy, okej, 94, 92, 92, 8, 7, 8, 5. Jak za darmo, to naprawdę bardzo fajnie. No to jest za te wyzwanie, tak naprawdę musiałem tam przypalić samy brązowy zespół. No i cóż. No na dzisiaj byłoby chyba to tyle, tak mi się wydaje. No i do zobaczenia wkrótce, bo dziękuję wam bardzo za wsparcie. Zobaczymy sobie jeszcze może paczkę z podglądem, bo mamy jedną paczkę z podglądem. Może tutaj coś siądzie, albo były jajca, gdyby tutaj coś siadło, nie? No. Wątpię, naprawdę wątpię, no i są te karty, nie mamy co sobie pomijamy, dobre, nieważne. No i zobaczymy, czy jest jeszcze jakaś karta, paczka z podglądu Mondanda. Więc no, dziwnie się go ogląda w innych barwach niż Olympique Marsylia i paczki promocyjne, nie ma niestety żadnej z podglądem. Tu nic dobrego nie ma. Dobra, więc na dzisiaj to było tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce, standardowo oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się!